ceny KFD znowu w dół. Niższa cena surowca to niższa cena produktu. Siemano, siemano, w nowym odcinku dzisiaj jedziemy na trening pleców, robimy wielkie lotnisko, a przed treningiem kofeinka, dzisiaj jedna. Białeczko przygotowane, lecimy. Dobra, lecimy z tymi plecami. Zaczynamy od podstawowej ćwiczenia na plecy. Drążek, później będzie wąsko z góry, szeroko z góry, linki i do tego jedziemy później łapę, którą zmierzymy. Zobaczmy, ile jest w bicepsie. Lecimy, pierwsza z pięciu serii. Kiedyś, jeszcze za czasów strongmanów, mój trening pleców, to wyglądał tylko tak. 5 serii drążka, 10 serii łącznie z takim rozgrzewkowym martwego ciągu, plecy zrobione. A teraz jedziemy bardziej tak już kulturystycznie, powiem wam szczerze, tak samo jak mi się nie chce już robić tych przysiadów, nie chce już mi się robić tych martwych ciągów, nie dlatego, że coś mi boli, nie mogę czy coś, tylko po prostu dosyć. Lecimy, sztuka numer 2. Jedno z najfajniejszych ćwiczeń na plecy. Słuchajcie, chciałem wam wszystkim podziękować za bardzo pozytywny odbiór poprzedniego filmiku z treningu. Przyjęliście mnie super pozytywnie, dziękuję wam jeszcze raz. Będę się starał dla was stworzyć jak najciekawsze, najfajniejsze programy, filmiki, tak żebyście i wy, i ja byli zadowoleni. Żeby obopólna współpraca była na najwyższym poziomie. Teraz jak nieraz patrzę na te filmiki, co kiedyś się dźwigało, to czasami to aż zęby zaciskam, bo to przecież to... Nie daj Boże, jak coś tam puściło, coś te, to się człowiek złamać na pół mógł. No. Się czasami zastanawiam, skąd ta siła była. Robimy pierwszą serię z czterech, wyciąg górny, wąski. Raz. Na piątki same? Tak, na same piątki. Mistrz Polski w wadze papierowej w boksie. Dobrze będzie? Dobrze. 4-9-5-2. Kiedyś na treningi, jak się przychodziło, to było tak. Pas szeroki, pas skórzany, ściągacze na kolana, ściągacze na łokcie, na nadgarstki, buty ciężarowe. Tu nieraz wchodziłem tak, jak robokop. A teraz spodenki na luźno, też można fajny trening zrobić. Słuchajcie, jak robiliśmy, jak ja robiłem kiedyś martwe ciągi, i wiadomo, martwe ciągi na zawodach były z różnych pozycji. Czasami z tej, gdzie dla mnie było łatwiej pociągnąć to wszystko nogami, siłą nóg, jakby się odepchnąć od ziemi, a czasami było stąd, spod kolan, czasami stąd, gdzie już wiadomo, tymi nogami nie trzeba było za dużo zrobić, tu już same plecy ciągnęły. Także w strongmanie plecy, nogi, silny uścisk i barki to podstawa. Następna serii. Powiem wam, że plecy, bary, nogi, uścisk. To było wszystko to, co było potrzebne w strongmanie. Jak się robiło tylko to na siłowni, można było nie robić klatki, można było nie robić przedramy, można nie łydek i tak dalej, i tak dalej. Resztę wiadomo, dopracowywało się na walizkach, na takich rzeczach, także te trzy rzeczy, jak się robiło systematycznie na siłowni, to można było więcej tutaj nie przychodzić. Dobra, wąsko z góry zaliczone, teraz zmiana uchwytu na szeroki i jedziemy szeroko z góry, żeby jeszcze poszerzyć te plecy. Jeszcze raz przejdziemy do mojego już ulubionego ćwiczenia na plecy, które czuję najbardziej i najlepiej mi wchodzi. Kiedyś podpatrzyłem kulturystów Radka Słodkiewicza i Marka Lejniczaka. Robili fajne ćwiczenie na plecy na linkach, podpatrzyłem, zacząłem robić to samo i bardzo fajnie wchodzi.
I lecimy, moje ulubione ćwiczenie. Słuchajcie, wyciąganie linek przed siebie. Fajne, fajnie rozciąga. Plecy bardzo fajnie czuć to ćwiczenie. Spoko, mały ciężar, a naprawdę, naprawdę wchodzi. Nie potrzeba dużego ciężaru, 30 kg w zupełności wystarczy. A fajnie czuć cały górny środek pleców, tu aż się wszystko tak do góry, aż się rozciąga. Super, lubię takie ćwiczenia. Ten trening, który robię teraz, w porównaniu z treningiem Strongmana, który był kiedyś, jest treningiem intensywniejszym, przede wszystkim krótszym, bardziej wydolnościowym i nastawionym na szybsze tempo. Po tamtym treningu ja wychodziłem stąd mega, mega zmęczony. A potem wychodzę fajny taki fest, pobudzony, zmęczony i napompowany, takie 3 w 1. Także to jest ta różnica pomiędzy treningiem typowo stricte siłowym, a treningiem fajnym takim pod wygląd, którym ja dopasowuję sobie ćwiczenia pode mnie, te, które lubię, unikam tych, które nie lubię, które mnie mogą przeciążyć, za bardzo zmęczyć i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystko jest zachowane tak, żeby ciało dostało tyłek. Czy też trzeba patrzeć, że 42 lata wchodzi na grzbiet, chcąc jeszcze zachować resztkę sprawności fizycznej, trzeba uważać na siebie, na to, co się robi. Ponieważ duże ciężary są fajne, do pewnego czasu. Ja mogę coś o tym powiedzieć, bo tu samo. Nikt mi nie kazał, ale chciałem to robić. Opalenizna jak u rolnika do połowy. Słuchajcie, piliłem trawę w ogródku, także się zjarałem. A możecie się z tego pośmiać razem ze mną. Dobra, jesteśmy po treningu pleców. Teraz zobaczymy efekty. Chyba nie jest najgorzej. Słuchajcie, jedziemy z bicepsem po plecach. Ja zawsze staram się robić tak, że klatę robię samą najszersze z bicepsem, barki z tricepsem, ze względu na to, że barki wypychane ciężaru, plecy wszystko przyciągane, także ten biceps się troszkę zmęczył tymi przyciąganiami. Od razu go podmęczyć hantlami i hantelki, 4 serie, uginanie przed ramion stojąc. I do tego pójdziemy na sztangę łamaną, 4 serie i modlitewnik, 1-2 serie, już takie nadobicie i to wszystko. W szczycie formy robiłem bicepsy 32, a teraz 15. Po raz kolejny poruszę temat, o który mnie pytacie. Czy ta żyła wybuchnie, pęknie czy coś? Nie, ja się z nią urodziłem, ona jest ze mną od urodzenia i nic się z nią nie wydarzy. Też się mnie w komentarzach dużo osób pyta, bo dużo osób jest po operacjach lub jakiegoś rodzaju zerwania jak bicepsa, lub na przykład sporo osób do mnie pyta, podbija w wiadomościach, mówią: Krzychu, gdzie robiłeś biceps, czy po operacji ten biceps działa dalej? Czy będzie można dalej ćwiczyć? To powtórzę po raz kolejny, że ja swoje obydwa bicepsy miałem zerwane. Jeden, drugi i tu jeszcze głowę długą, trzeci. I normalnie jestem cały podszywany, można ćwiczyć dalej. Te mięśnie działają, nie trzeba się bać. I jak lekarz wam powie, że już nie będziecie ćwiczyć, czy tam ta ręka już nie będzie silna, to wydaje mi się, że powinniście się udać do innego specjalisty. Tak samo i w przypadku, bo też takie przypadki słyszałem, że pisze do mnie jakiś chłopak na Insta w wiadomościach, że lekarz mu powiedział, że nie trzeba tego robić, zerwania, można z tym żyć. Tak, można z tym żyć, ale po co później ten biceps mieć, jak ja mam cały, który zaczyna się stąd, mieć stąd, bo ten mięsień będzie zanikał.
Także róbcie tę operację, a najlepiej nie łapcie kontuzji. Jedziemy dalej, biceps, sztanga łamana, uginanie przed ramion na stojąco, uchwyt wąski i lecimy! Pamiętam, jak kiedyś oglądałem filmiki, Arnold robił to ćwiczenie z taką podkładką, mam tu taką podkładkę pod łokcie, żeby się nie bujać i jechał te bicepsy. I to była, słuchajcie, motywacja. Wtedy nie było YouTube'ów, nie było na kogo popatrzeć, trzeba było to zobaczyć w telewizji. Jak się zobaczyło takiego gościa, to już można było tylko mieć marzenia, żeby być takim sam i do nich dążyć. Mogę wam powiedzieć jako ciekawostkę, że uginanie ramion ze sztangą łamaną w tym wykonaniu mogę robić od jakichś 2-3 lat. Już normalnie, ponieważ w 2019 roku, jak zerwałem bica, to miałem zszytego tak, że porobiły mi się tam zwapnienia na kości. Ręka była tak przez pół roku i później, żeby ją dogiąć do tej pozycji, że mógł złapać sztangę łamaną, ewentualnie prostą, żeby ją jeszcze bardziej wygiąć, bo nie byłem w stanie nawet na zegarek spojrzeć, ręka była cały czas tak. Była bardzo, bardzo długa droga, jeszcze jedna kolejna operacja, rehabilitacja później. Także cieszę się, że mam już to za sobą i mogę normalnie sobie to katować. Słuchajcie, jesteśmy już po treningu, łapa nabudowana. Ale jest plus tej opalenizny, widać gdzie centymetr przyłożyć. Dobra, no lecimy, no co? No. Słuchaj, ja zawsze to robiłem w ten sposób, no tu niby najgrubsze miejsce, tak? Dokładam tutaj na równo. Chyba wstydu nie ma, nie? Trening zrobiony, na koniec treningu od razu latuje białeczko, izolacik, dolewamy wody, 3 pełne miarki. Pamiętajcie o cardio. No słuchajcie, trzymajcie się. Życzę wam miłego oglądania. I do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie.